Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział ósmy. Gdy zszedł z góry, podążał za nim wielki tłum. Wtedy podszedł do niego trędowaty, pokłonił się i prosił: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić? On wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus mu nakazał. Pamiętaj nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi, a na świadectwo dla nich złóż ofiarę zgodnie z nakazem mojżesza. Gdy wszedł do kafarnaum, zbliżył się do niego setnik i zaczął prosić: Panie mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Powiedział mu: Przyjdę, aby go uzdrowić. Wtedy setnik rzekł: Panie, nie jestem godny. Abyś wszedł do mojego domu, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja też, choć sam podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy, i kiedy mówię jednemu z nich idź, on idzie, innemu przyjdź, on przychodzi, a gdy do sługi mówię zrób to, on robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i powiedział do idących za nim: Zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie spotkałem tak wielkiej wiary. I dlatego mówię Wam: wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i w Królestwie Niebieskim zasiądą przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni w ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dosetnika zaś powiedział: Idź, niech ci się stanie tak, jak uwierzyłeś. W tej samej chwili jego sługa odzyskał zdrowie. Jezus wszedł do domu Piotra i zobaczył, że jego teściowa leży w gorączce. Dotknął jej ręki i gorączka ustąpiła, a teściowa wstała i usługiwała mu. Wieczorem przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on słowem wyrzucał złe duchy i uzdrawiał wszystkich chorych. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza. On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Gdy Jezus zobaczył gromadzący się wokół Niego tłum, polecił przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy przyszedł do Niego pewien nauczyciel pisma i powiedział: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki gniazda tylko syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Inny jego uczeń powiedział: Panie pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. A Jezus odparł: Pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych. Potem wsiadł do łodzi, a zanim poszli jego uczniowie. Nagle zerwała się na jeziorze tak wielka burza, że fale zalewały łódź. A on spał. Zaczęli go budzić i krzyczeli: Panie, ratuj, giniemy. Odpowiedział im. Ludzie słabej wiary, czemu się boicie? Potem wstał, zgromił wichry i jezioro i zapanowała głęboka cisza. A ludzie dziwili się i pytali, kimże on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Kiedy przybył na drugi brzeg jeziora do krainy Gadareńczyków, dwaj opętani wybiegli mu naprzeciw z grobów. Byli bardzo niebezpieczni. I dlatego nikt nie miał odwagi tamtędy przechodzić. Zaczęli oni krzyczeć: Co mamy z tobą wspólnego, synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem, aby nas dręczyć. A w pobliżu pasła się liczna trzoda świń. Złe duchy błagały go: Jeśli zamierzasz nas wyrzucić, to poślij nas w tę trzodę świń. Powiedział im: Idźcie. Wtedy opuściły ich i weszły w świnie. A cała trzoda ruszyła po urwistym zboczu w dół do jeziora i utonęła. Ci, którzy paśli świnie, uciekli do miasta i tam opowiedzieli o wszystkim także o tym, co stało się z opętanymi. Wówczas wszyscy mieszkańcy miasta wyszli Jezusowi naprzeciw, a gdy go zobaczyli, prosili, żeby opuścił ich krainę. Moi drodzy, dwa pytania dzisiaj w związku z tym, z tym fragmentem. Pierwsze pytanie, które bardzo bym chciał, żebyście sobie zadali, to zobaczcie, jak przychodzi jeden z tych sług, który chce pójść za Jezusem i mówi o tym, że no on by poszedł, ale ma tam jeszcze rodziców, niektórych musi pogrzebać. Jezus mówi: zostaw to i chodź ze za mną. Zadaj sobie pytanie, co to jest takiego w tobie. Co ci nie pozwala pójść za Jezusem. Poszukaj tego dzisiaj na modlitwie, w sumieniu. Czyli co Cię jeszcze zatrzymuje, co cię ociąga, co sprawia, że mówisz sobie, jeszcze nie, coś jeszcze muszę zrobić. Jezus mówi, zostaw to i chodź. A druga rzecz, zobaczcie, że na końcu tej opowieści nie? ludzie poprosili Jezusa, żeby odszedł z ich stron, dlatego że stracili jakiś majątek, stracili dwa tysiące świń. Czyli mimo tylko było coś, co woleli. Od Jezusa. To jest trochę związane z tym pierwszym pytaniem, nie? Czyli może nie chcesz pójść też za Jezusem, bo boisz się, że właśnie, że On coś Ci zabierze, że coś stracisz. Spróbuj Mu to oddać. Pozwól, żeby to On decydował. Nie wyganiaj Go od siebie. Popatrz, co to jest u Ciebie. Kochani, posiedźcie z tymi pytaniami na modlitwie.